Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na zajęcia 29a, przygotowania do olimpiady od podstaw. Moi drodzy, ostatnio zajmowaliśmy się programowaniem dynamicznym, a konkretniej spojrzeliśmy trochę dokładniej na problem plecakowy, który, jak pewnie pamiętacie, dosłownie zajmował się pakowaniem plecaka. No i na poprzednich zajęciach właśnie spakowaliśmy nasz plecak, tak żeby wziąć jak najbardziej wartościowe przedmioty. Dzisiaj natomiast skoro zostało już tylko jak dobrze liczę 9 dni do 14 maja, czyli do waszego finału. W związku z tym dzisiaj zrobimy dwa zadania. Dokładnie tak. Zadania z finału 10 oraz 11 Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, poprzednika Olimpiady Informatycznej Juniorów. Tak. No i te zadania, te zadania dzisiaj postaramy się rozwiązać na początku pierwsze, potem będzie, potem będzie kahut, no i potem drugie, ale to już zaraz przejdziemy do konkretnego planu. Natomiast jeszcze, skoro zostało nam już, to co tak, to są przedostatnie zajęcia, czyli następne zajęcia. Będą 12 maja, no to 12 maja to już będzie dosłownie dzień, czy tam półtora dnia przed finałem. Zatem, no wtedy już nie będziemy robić żadnych zadań. Będą quizy algorytmiczne, będzie strategia na finał, będzie przypomnienie algorytmów, które zrobiliśmy, przypomnienie podejść, technik. No i też myślałem, żeby omówić zadania z pracy dzisiejszej domowej, a przynajmniej Podać pomysł, taki był, taki jest właściwie plan na za tydzień. Także serdecznie zapraszam. Mogę nawet już dać linka do spotkania. Także na czacie powinniście widzieć link do spotkania za tydzień. No właśnie, ale dzisiaj zobaczymy na plan zajęć. Kachut pierwszy, następnie zadanie piramida liczbowa z 10 ojga, z finału 10. Ojga, następnie Kahut numer 2, tak żeby trochę odpocząć, trochę odświeżyć umysł. No i zadanie save z 11, 11 Ojga, no i jak, za, jak zawsze dalej konkursy, czat wybieranie zwycięzców. Zatem nie przedłużając, myślę, że możemy przejść do kahuta, także uwaga, uwaga, zaraz będzie Pin. także PIN powinien być widoczny na ekranie 6523798 tak dzięki Remi za za link Andrzej pyta się ile będzie pytań pytań będzie 5 w pierwszym kachucie a w drugim kachucie 4 w drugim kachucie 4 No, i jeszcze myślę, że może muzykę uda się włączyć. Tak, powinno już być słychać. Dzięki Remi, dzięki Piotrek, dzięki Kornik za umieszczenie pinu na czacie. Poczekajmy jeszcze, myślę, że minutę spokojnie, możemy poczekać. A w międzyczasie, w międzyczasie, zobaczcie. 10 maja we wtorek, sztuczna inteligencja na zajęciach wtorkowych z panem Danielem. Będzie właśnie o sztucznej inteligencji. Jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś jest zainteresowany, naprawdę gorąco zachęcam. Myślę, że nawet we wtorek, to i ja będę mógł przyjść o 18.00 poglądać sztuczną inteligencję, bo przyznam, że to jest temat całkiem ciekawy. Także, jeżeli ktoś chce, harmonogram zajęć, wszystkie zajęcia są. No właśnie, ale my przechodzimy do Kahuta Mm, tak, dzięki Piotr za potwierdzenie, że słuchasz muzykę. No dobra, to dajcie znać, czy ktoś jeszcze potrzebuje czasu. No a jeżeli nie, to będziemy zaczynać. Dobra, to zaczynamy za 10, 9, 8. 7 magic, mam nadzieję, że zdążysz, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, zaczynamy, uwaga, uwaga, kachut, no na początku trochę powtórzenie jeszcze z poprzednich zajęć, czyli zobaczmy pierwsze pytanie. Maksymalny udział plecaka to 5, jaką największą wartość weźmiesz używając algorytmu zachłannego, zachłannego, tak? Czyli zobaczmy, mamy pierwszy przedmiot waga 2, wartość 10, no i ten stosunek to jest wartość do wagi to jest 5, drugi przedmiot, trzeci przedmiot, no i jaką największą wartość, ale używając algorytmu zachłannego. Algorytmu zachłannego, no i udział pcaka to 5. Dokładnie tak, weźmiemy 10, no bo zobaczmy, udźwig plecaka to 5. No to według algorytmu zachłannego, czyli po tej ostatniej kolumnie, no powinniśmy wziąć pierwszy przedmiot. Pierwszy przedmiot ma wagę 2 oraz wartość 10. No i zobaczcie, skoro nasz plecak ma udźwik 5, czyli tam pojemność 5, a my wzięliśmy już przedmiot o wadze 2, to zostało nam. Pojemność 3. No i żadnego z tych przedmiotów nie weźmiemy, tak? Czyli zobaczcie, że jeżeli użyjemy algorytmu zachłannego, no to do takiego przykładu weźmiemy tylko 10, tylko jeden element o wartości 10. Także stąd ta odpowiedź była poprawna. No i uwaga, uwaga, zobaczmy na ranking. Lovely flying, lively, elated, lovely. No i uwaga, uwaga, kolejne pytanie. Maksymalny udział plecaka to 5. Jaką najwyższą, największą wartość weźmiesz używając algorytmu dynamicznego, czyli tym razem algorytm dynamiczny. Nasz plecak ma wagę, ma pojemność 5, te same elementy, tym razem algorytm dynamiczny. Ile tym razem weźmiemy? Dokładnie tak. No, zresztą jak większość z Was powiedziała, tym razem weźmiemy 20. No bo zobaczmy. Tak, algorytmu dynamicznego, czyli właściwie tego, który działa najoptymalniej, tak? No to widzimy, że jeżeli weźmiemy drugi przedmiot, tak? No to um, rzeczywiście 5 zmieści się w naszym plecaku, tak, waga 5 zmieści się w naszym plecaku, wartość ma 20, nic więcej nie weźmiemy. Tak, no z poprzedniego wiemy, że żadnych dwóch produktów nie możemy, nie możemy wziąć, czyli maksymalnie możemy wziąć jeden produkt, no to opłaca nam się wziąć ten produkt. Zresztą tak samo by odpowiedział nasz dynamiczny algorytm plecakowy. Tak, no i tak jak Piotr właśnie mówi, tutaj też właśnie warto było wspomnieć, to już za późno oczywiście, ale mam nadzieję, że się domyśliliście, że te produkty są niepodzielne. Czyli nie możemy wziąć dwie trzecie tego produktu. Tak. No, no, bo tak, tak jest właśnie w tym przypadku. Ale masz rację Piotrze, że jeżeli byśmy mogli brać części produktów, no to zachłan by jak najbardziej zadziałał. Ale w ogólności programowanie dynamiczne, także to, była, to było takie lekkie wspomnienie programowania dynamicznego. Z tego co pamiętam, jeszcze jedno pytanie o programowaniu dynamicznym będzie, także... Nie, nie zapominajmy o tym. Uwaga, uwaga, lovely, elated, lovely, flying, nimble. No i uwaga, uwaga, to pytanie, które właśnie mówiłem. Maksymalny udźwignik plecaka to 12. Jaką największą wartość możesz zabrać? No i to już zakładamy, że skoro pytają nas o największą wartość, no to problemem właśnie plecakowym, czyli dynamicznie. Tak, no więcej czasu, więcej przedmiotów, także można sobie rozpisać, można sobie popróbować. Kowarę zostało 30 sekund 3. 2, 1, 0. No i poprawną odpowiedzią, tak jak większość z Was powiedziała, jest 44. No bo zobaczmy. No znowu, gdyby użyć rozwiązania zachłannego, no to rozwiązanie zachłanne powiedziałoby tak. No weź pierwszy przedmiot. Weź drugi przedmiot, już mamy łącznie wagę 6. Weź trzeci przedmiot, łącznie mamy wagę 8. Nie bierz kolejnego. No i weź ostatni. Tak czyli pierwszy, drugi, trzeci i ten ostatni, piąty, war suma wartości to by była 20, dodać 19, czyli, czyli 39. No ale możemy lepiej. No bo zobaczcie, gdybyśmy zamiast brać ten przedmiot, trzeci przedmiot oraz piąty przedmiot, wzięli przedmiot czwarty, czyli pierwszy, drugi oraz czwarty, no to zobaczcie, że łącznie mielibyśmy 44, czyli Lepiej, niż tak brać zachłannie. No myślę, że nie ma sensu tutaj, albo... No w sumie możemy nawet zasymulować... Tutaj możemy nawet zasymulować ten problem plecakowy. Takie krótkie przypomnienie tego, co było ostatnio. Czyli jeszcze raz mamy pojemność plecaka, tak? 12. No i przedmioty 1, 6. 5, 20. 2, 7, 6, 18 oraz 3 i 6. No i zobaczmy. Nasz plecak, prawdopodobnie to była tablica taka jednowymiarowa. Indeks, czy tam właściwie waga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. No to oczywiście na początku by były 0. Rozpatrujemy pierwszy przedmiot. Idziemy od końca. No, i patrzymy, że tutaj moglibyśmy wziąć wartość 6, tutaj wartość 6, wartość 6, tutaj 6, tutaj również 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 i 6. Ok. Potem patrzymy na drugi przedmiot. Patrzymy na drugi przedmiot o wadze 5 i wartości 20. No idziemy od prawej strony, czyli tutaj wpisujemy 20. 6, tutaj przyjemy 26, no bo co robimy? Patrzymy się 5 w lewo, tak, czyli, czyli 7, jeżeli się nie mylę. No i do szóstki dodajemy 20, lub to, co było wcześniej. No i tak robimy tutaj, 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 tutaj. W piątce będziemy patrzeć na 0, czyli 20. 20. Bierzemy kolejny przedmiot. Przedmiot o Wadze 2 oraz wartości 7. No i tutaj dodajemy 7, czyli 30. 34. Nie, 33. Tak, patrzymy na 2 w prawo, czyli tutaj, 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 czyli tych trzech również będzie 33. 33, 33, 33. Tutaj, no patrzymy się dwa w lewo, czyli tu jest 26 plus 7, no to jest 33. 33. W siódemce możemy 27, no to 27 jest lepsze niż 26. W szóstce, no w szóstce moglibyśmy 6 plus 7, czyli 13, ale 13 jest gorsze niż 16, 26, także zostawiamy. No, i w piątce zostawiamy, w czwórce, w czwórce możemy zrobić 13, podobnie w trójce możemy zrobić 13, no, a w dwójce możemy zrobić 7. 7, no i jeszcze szybko zobaczmy przedostatni przedmiot o wadze 6 i wartości 18. Czyli, no może pod spodem to zapiszę. Będziemy tutaj mieli plus, tak, o wadze 6, czyli patrzymy na 26 plus 18, mamy 44. Tak, no i dalej będziemy mieli o 6 mniej, czyli 38. Tutaj zostaje 33, 33 zostaje, 33 zostaje. Tutaj. 27 zostaje, tutaj zostaje 26, no i reszta zostaje. No i ostatni przedmiot, ale widzimy, że ostatni przedmiot nam nic nie zmieni w ostatnim wyniku. Także 44 to jest poprawny wynik. Także tak bardzo szybko trochę przypomnijmy sobie, jak działa plecak. No i zobaczmy. Rzeczywiście 44 to była poprawna odpowiedź. No i uwaga, uwaga. Nasz ranking elated, nimble, lively, brave, lovely. Zobaczymy na kolejne pytanie, tym razem już dotyczące dzisiejszego zdania. Liczba w wierszu powstaje przez wzięcie większej liczby z dwóch poniżej jej. Jaka liczba jest w tym takim wyróżnionym polu? Tak, bierzemy maksimum z dwóch poniżej. Dokładnie tak. Zobaczmy. Tutaj siódemka to jest większa z szóstki siódemki. Podobnie ta siódemka, ta czwórka to jest większa z czwórki trójki. No i tutaj co będzie? No patrzymy, co jest większe, czy trójka, czy piątka. No i to jest piątka większa, także w znaku zapytania powinniśmy wpisać piątkę. Mam nadzieję, że to jest jasne. Brave, elated, lively, lovely, nimble. No i uwaga, uwaga. Ostatnie pytanie. Podstawa piramidy ma n elementów, kolejny wiersz ma n-1, ostatni ma jeden element. Ile elementów ma cała piramida? Ile elementów będzie miała cała piramida? n razy 1 plus 1 przez 2 No może zobaczmy na idru Zobaczmy na idru, jak to um, tak, jak to logowało mnie, ok, chwileczkę idru ma tak czasami, ale już powinno być ok, także zobaczmy. No właśnie, czyli no na dole mamy n elementów. Potem mamy n-1 elementów i tak dalej, i tak dalej. Aż na górze będzie tylko jeden element. Tak, czyli powiedzmy, że na dole jest n elementów, czyli w pierwszym, czy tam najniższym wierszu będzie n, potem n-1, n-2 i tak dalej, i tak dalej. 2, 1. No i pytamy się o liczbę elementów, czyli właściwie o sumę, taką sumę liczb 1 plus 2 plus 3. Plus, i tak dalej, plus n. No i to już kiedyś było, to jest n razy n plus 1 przez 2. No a poza tym, jak to można było inaczej zrobić? No, chociażby wyobrazić sobie piramidę, która ma dwa elementy w podstawie, no i jeden na górze. Ona ma łącznie trzy elementy. n jest równe 2, czyli musimy poszukać odpowiedzi, która dla n równego 2 da odpowiedź 3. No i ta to będzie 2 razy 3 przez 2, no to jest 2. Tutaj będzie 2 razy 1, razy to jest za mało. Tutaj będzie 2 razy 3 za dużo. No a tu będzie 2 razy 1 przez 2, czyli 1 to za mało. Także tak też można było sobie to sprawdzić. No i to było ostatnie pytanie, także gratuluję zwycięzcom. No i jak zawsze proszę pierwszą piątkę o wysłanie maila na adres olimpiada.maupaokiorg.pl .ok w tytule Kachut numer 1 i data, czyli dzisiaj mamy piąty. 05 05. Nagroda PaySafeCard Allegro czy też Google Play. Także znaczy jeszcze raz, proszę w tym momencie pierwszą piątkę o zrobienie screena i wysłanie go na maila olimpiada@okork.pl w tytule kahut pierwszy oraz data. No i w treści poza oczywiście screenem nagroda PaySafeCard Allegro i Google Play. Okej. Okay. Dobra. To kahut pierwszy z nami. Myślę, że możemy przejść do zadania piramida liczbowa. Tak, także ja wam wyślę link na czacie. Oraz link do IDRU. No i myślę, że myślę, że będziemy mogli zaczynać. To zaraz zobaczymy na treść. Ok, to zacznijmy od omówienia zadania piramida liczbowa z 10 ojga zawodów drużynowych trzeciego etapu. Treść zadania jest całkiem prosta. Nasza bohaterka Julia napisała ulubiony ciąg na jakiejś kartce, na tablicy. Ten ciąg ma n elementów, to jest pierwsza liczba z wejścia, no i elementy ciągu są podane poniżej. No i rozpoczęła tak właśnie pisać te, te liczby w taką piramidę. No i jak ta piramida wyglądała? Powiedzmy, że zajmiemy się ostatnim przykładem. Czyli mamy liczby 4, 3, 6, 2 oraz 1. To jest ten ulubiony ciąg Julii. No i kolejne wiersze powstawały przez wzięcie maksimum z dwóch, a to ciekawe, z dwóch, z dwóch poniższych. Zaraz zobaczymy, czy Aydru te rady dzisiaj, jak nie, to się przyłączymy na inną tablicę. Dobra, to zanim idru się załaduje. A może jednak? Dobra, ja postaram się jakąś inną tablicę skombinować. No właśnie, ale co można powiedzieć o. O tej piramidzie, no ona powstaje przez to, że weźmiemy maksimum z dwóch liczb poniżej, czyli tutaj by było właśnie 2, tutaj maksimum było 3, tutaj 4, tutaj 5, no i tak aż nie dojdziemy do, do najwyższej do najwyższej do najwyższego pola i zaraz postaram się to też narysować Ok. To y, spróbuję się jeszcze tutaj znaleźć jakąś tablicę szybko. No, niestety dzisiaj IDRU. A, już działa, już działa. No dobra, to miejmy nadzieję. Jestem drugi raz. Dobra, miejmy nadzieję, że to zadziała, jeżeli nie, to będziemy kombinować. Ale wracając do treści. Mamy liczby 4, 3, 6, 2 oraz 1. No i jak mówiłem. Liczba powyżej bierze się po prostu jako maksimum z dwóch liczb poniżej sąsiadujących z nią. Czyli to będzie 4, tutaj obok będzie większa z 3 i 6, czyli 6, To znowu będzie 6, bo 6 jest większe od 2, na no tutaj będzie 2, bo 2 jest większe od 1. No i kolejny wiersz analogicznie konstruujemy, czyli większa z 4 i 6 to będzie 6, większa z 6 i 6 no to jest 6, no i tutaj będzie 6. No, i myślę, że nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że dalej będą same szóstki. Naszym zadaniem jest odpowiedzenie na pytanie, jaka jest suma wszystkich liczb w tej piramidzie. tak? Czyli w zadaniu mamy dane n oraz dolną warstwę piramidy. No i mamy wypisać jedną, tak, jedną, jedną liczbę oznaczającą sumę wszystkich wszystkich liczb. W tym, właśnie, w tym właśnie piramidzie. Ok. No to w tej piramidzie, zobaczmy. To pójdźmy tak wierszami. tak? No to w najwyższym wierszu suma to jest 6. W kolejnym 12. W kolejnym 18. W kolejnym, jeżeli dobrze liczę, również 18. A w najniższym to będzie, tutaj mamy 10, tu będzie 16. No i jeżeli dodamy te wszystkie wartości, no to w całej piramidzie będzie, tu jest 30, tu jest 52, czyli 70 suma. No i zobaczmy, czy taka jest odpowiedź. Zobaczcie, taka rzeczywiście jest odpowiedź. Ok, to dajcie znać na czacie, czy rozumiecie treść. Plus 1, jeżeli rozumiecie, minus 1, jeżeli nie rozumiecie, 0, jeżeli tak średnio. Jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam. Jeszcze napiszę ograniczenie na n, czyli na liczbę. n będzie do pół miliona. Dobra, napiszmy. Dobra, już napiszmy tak. Tak, no a powiedzmy, że te liczby są do miliona. Ok, czyli Remi, Piotrek. Yy... Games, Plumcia, Miki, Dawid, Persi, Minio, e, Revix oraz Franek plus jeden, e, Samuel plus jeden, czyli myślę, że treść zadania jest zrozumiała. No to od razu, mm, od razu poproszę Was o e, napisanie, czy macie jakiś pomysł na, na zadanie. Ja już widziałem, że Piotrek, e, Piotrek miał pomysł, tak, czyli... Że dla każdej liczby trzeba znaleźć najbliższe większe od niej, i na. Tak, czyli rozumiem, że najbliższą większą na lewo, najbliższą większą na prawo, no i tam pomnożyć razy, razy odległość. No i Piotrze, jako, jaką byś miał złożoność? Też bym cię poprosił. Samuel ma pomysł na rozwiązanie brutalne, ale takie też, też będzie ok. Znaczy. No, nie dostanie punktów, być może, albo na pewno nie setkę dostanie. No pewnie na finale takie rozwiązanie n kwadrat dostałoby, no tutaj może 30, może 20 punktów. No, mimo wszystko, oczywiście, jeżeli nie mamy pomysłu, to warto pisać bruta. Jeszcze o strategii sobie porozmawiamy za tydzień. Tak, Piotrek n kwadrat, ale było coś, co rozwiązywało ten problem. Tak, twój, twoje podejście da się rozwiązać liniowo logarytmicznie, to ci podpowiem, a być może nawet szybciej. No właśnie, czyli no takim najprostszym pomysłem to by było po prostu całą tę piramidę obliczyć. Czyli na przykład mieć tablicę, właśnie taką tego powiedzmy, że aktualnego rzędu. No, i wziąć sumę, a potem zrobić z tej tablicy kolejny rząd. No to kolejny rząd zrobić jest prosto, no bo po prostu bierzemy maksimum z, nie wiem, tablica od i oraz tak, oraz tablica od i plus 1. Tak, no i bierzemy maksimum. No i tak obliczamy każdą każdy wiersz. No i dla każdego wiersza będziemy mieli taką sumę. Jak sumujemy te sumy, to otrzymamy Jaka jest suma wszystkich elementów. No ale jak wspomniałeś Samuelu, to rozwiązanie ma, rozwiąza ma złożoność kwadratową. No bo ile mamy elementów? No elementów mamy około n kwadrat. No to konkretniej n razy n plus 1 podzielić na 2. Ale tam pomijając te stałe, pomijając podzielenie na 2, pomijając to plus 1, no to będzie około n kwadrat. Czyli rzeczywiście złożoność, no to by była n kwadrat. No właśnie, ale możemy lepiej. Tutaj jeszcze Kalina, tak, proponowała drzewo przydziałowe po maksimum i rekurencja. No, pro problem, zdaje mi się, że byłby taki, że. No jak mamy tutaj wierzchołki, tak, no to drzewo przydziałowe by, by wzięło tylko, tylko coś takiego, tak? Czyli zobacz, że te jakoś byś musiała sztucznie dodać. Być może by się dodało zrobić drzewem przydziałowym, ale chyba, chyba nie w ten sposób. Ale dzięki za pomysł, dzięki za pomysł. I teraz tak, to zadanie można rozwiązać na wiele sposobów. Ja jak myślałem nad tym zadaniem, wpadłem na trzy, ale być może da się więcej. No i na początku wpadłem na rozwiązanie, które działa, no nie, może jeszcze nie będę mówił w jakim czasie, nie chcę spoilerować rozwiązania, ale powiem tak, że na początku wpadłem na rozwiązanie, które działa w czasie odpowiednim, ale nie najszybszym jakim się da. No a potem zacząłem to rozwiązanie pisać w Pythonie. No i okazało się, że jednej struktury danych tam nie ma. No i nie mogłem tego rozwiązania napisać w Pythonie. No to postanowiłem, że pomyślę więcej na tym zdaniem. No i okazało się, że potrafię to zdanie zrobić szybciej, no i tak być może nawet prościej. No właśnie, ale to może do rzeczy. To może weźmy sobie jakiś większy przykład trochę, albo nawet nie zmazujmy, po prostu przejdźmy niżej. Weźmy większy przykład. Ale ja zrobię coś ciekawego. Zapiszę te liczby w taki sposób. 3 1 2 6 4 3 4 5 No czyli nieco no można powiedzieć, że obróciłem ten ciąg o 45 stopni przeciwnie do, do wskazówek zegara. No i teraz zadanie będzie oczywiście takie samo, czyli żeby obliczyć wartość tutaj, no to biorę maksimum z, z, z dołu oraz maksimum z prawej strony, tak? No bo jak spojrzymy tak sobie pod kątem 45 stopni na ten Ciąg, no to widzimy, że to jest rzeczywiście analogiczne, tak? To rzeczywiście jest analogiczne zadanie. No to spróbujmy uzupełnić sobie ten, tę piramidę. Czy to będzie 3, no bo maksimum z 3, 1 to jest 3. Tutaj, no tutaj będzie 2. Tutaj, tutaj będzie 3. Tutaj, tutaj będzie 6. Tu będzie 6. Również. Tu będzie 6. Również. Tu będziemy mieli 6, no bo tak, większa z 6 i 4 to jest 6. Tu będzie 6, tu będzie 6 oraz tu będzie 6. Tu będzie 4, no bo większa z 4 i 3 to 4. Tu będzie 6, 6, 6 oraz 6. Tu będzie 4, tu będzie 4 oraz 6, 6, 6. 6. 6. No i tu będzie 5, tu będzie 5. Tu będzie 5, oraz dalej będą szóstki. Oraz dalej będą szóstki. No właśnie, czyli jak na razie jedyną rzecz, którą zrobiłem, to nieco zmieniłem kształt tej piramidy. Ale zadanie jest na razie takie samo. Żadnej, właściwie, obserwacji kluczowej nie poczyniłem. Czyli, no powiedzmy, że możemy nawet zaznaczyć ten oryginalny ciąg, żeby było wiadomo, skąd się to wszystko wzięło. Oryginalny ciąg, powiedzmy, że nie będzie na czerwono. Troszkę grubszy. No dobra. No to na razie w sumie zadanie nadal jest w takim samym stanie jak poprzednio. Jeszcze nic nie wiemy, ale no być może nieco będzie nad tym zdaniem łatwiej myśleć. No i teraz tak. Może jeszcze na początku. Powiem, jaki był mój pierwszy pomysł. No mój pierwszy pomysł był taki, że ja zauważyłem sobie, że te wszystkie liczby układają się w takie prostokąty, tak w takie prostokąty, no, w takie prostokąty. No i co więcej, rozmiary tych prostokątów da się obliczyć. Na przykład, no powiedzmy, że dla tej, dla tej dwójki, tak? No to ona będzie miała wysokość 1 oraz szerokość 2. No dlatego, że najbliższa większa na prawo to jest 6 w odległości 1, a najbliższa większa na, prawo, na lewo to jest 3 w odległości 2, tak? 2 razy 1 to jest. To jest dwa. No i to zadanie da się rozwiązać. Da się rozwiązać na wiele sposobów. Setem na przykład. Jeżeli ktoś zna setem, to też może tak napisać. Powinno wchodzić tak ledwo-ledwo. No i da się też jakimiś innymi sposobami jakąś tam tablicą, pamiętając. Ale w każdym razie, chyba nie szybciej niż liniowo-logarytmicznie. Tak? Nie szybciej niż. N, log n Ale jak się okazuje, możemy szybciej, a co więcej, możemy prościej. No właśnie, to może przejdźmy do tego, jaki jest pomysł na zadanie. No te prostokąty. Tak, Dawid, Dawid pyta się, po co nam logarytm? No, logarytm jest po to, żeby szukać najbliższej, większej na lewo oraz najbliższej, większej na prawo. To da się też zrobić e, liniowo. Tak, kolejka monotonicza pozwala nam znaleźć największą większą w czasie N. W czasie amortyzowanym N, tak? Ehm. No tak, masz rację, masz masz rację. No tak, masz rację, że gdybyśmy. Rzeczywiście, gdybyśmy szyli od, od prawej do lewej. Tak, czyli zobaczcie, mamy czwarte już podejście. Czyli to też da się zrobić w czasie ODEN, kolejką monzoniczną. Ale ja zaproponuję inne rozwiązanie, które według mnie jest jeszcze nieco prostsze. No właśnie. To zapomnij, zapomnijmy na chwilę o tych, o tych prostokątach. No, i spróbujmy może. No tak, spróbujmy zastanowić się, co tutaj tak naprawdę się dzieje. Ale tak, jak najbardziej kolejka monotoniczna powinna działać, tak? Od lewej do prawej, od prawej do lewej. I chyba powinno to zadziałać. Jak starczy czasu, to być może jeszcze powiem, ale dzisiaj mamy dwa zadania, więc chciałbym to w miarę się wyrobić, tak, w miarę elegancko. No, więc zobaczmy. No, tu będzie 3. No i teraz tak. Jeśli zastanawiamy się, co będzie tu i co będzie tu, no to tutaj mamy dwie opcje. To będzie albo liczba poniżej, albo liczba po prawo. No i analogicznie tutaj, tak? To będzie albo ta liczba poniżej, albo liczba na prawo. Czyli możemy sobie powiedzieć, że wpiszemy tutaj 3, 1, no i ewentualnie sprawdzimy, czy ta dwójka tak, nie jest większa przypadkiem od jedynki. No ale w tym przypadku jest, czyli zamiast jedynki wpisujemy dwójkę. No i dalej, szóstka, tak? No byśmy wpisali, przepisali z dołu, tak? czyli to jest ta pierwsza opcja, że bierzemy, bierzemy z dołu. Wartość, albo bierzemy z prawej strony, czyli tutaj będzie szóstka tak? Wiemy, że 6 jest większe od 2, więc tu będzie 6. No i analogicznie tutaj też 2 jest większa od 6, pisujemy 6, no i tutaj też wpisujemy 6. Czyli tak de facto potrzebowalibyśmy jednej tablicy, tak? Czyli byśmy mieli. Cześć właściwie, nie wiem, może jakiegoś wektora bardziej nawet. Albo stosu. Mamy aktualny wiersz. No i dokładając kolejną liczbę na koniec. Tak, sprawdzamy, czy ta liczba być może nie powinna znaleźć się tutaj, czy, czy gdzieś bardziej po lewo. No w tym przypadku 6 jest większe od 4, więc czwórka nam nic nie zrobi. Tak. Dalej widzimy, że mamy trójkę, tak? Czyli jesteśmy w tym wierszu. No, dokładamy trójkę. Widzimy, że czwórka jest większa od trójki. Dalej nam nic nie zmieni ta trójka. No i jesteśmy w wierszu, w wierszu wyżej. Mamy czwórkę, tak? No i zobaczcie. No, ja to sobie tak wyobrażam, że ta czwórka zjada liczby, które są mniejsze od niej, na lewo. Czyli trójka jest mniejsza od czwórki, więc czwórka ją zjada. No i tutaj jest taka większa czwórka. Tak, większa czwórka. No i tutaj już czwórka jest nie większa od czwórki, więc czwórka samej siebie nie zje. No to spróbujmy zobaczyć na kolejny wiersz. Na kolejny, już właściwie ostatni wiersz. Tu mamy 5. No to dopisujemy piątkę. No i znowu, piątka będzie zjadać liczby mniejsze, które są po lewej stronie. Czyli piątka zje czwórkę i wpisze, wpisze siebie. Tak, ona Zastępuje tę czwórkę. No i analogicznie tutaj też piątka jest większa od czwórki, więc piątka zje tę czwórkę i wpisze siebie tutaj. Tak, czyli znowu piątka jest większa od czwórki, więc zjada czwórkę, no i powiększa się do tego momentu. No i szóstka jest większa, więc piątka szóstki już nie zje. Tak, no i moglibyśmy iść tak dalej, czyli powiedzmy, że jeszcze potem byśmy mieli tutaj no jedynkę, Mamy jedynkę. No i na przykład jakąś dwójkę i czwórkę. No to dokładamy dwójkę. Dokładamy dwójkę. No i zobaczcie, że dwójka zje jedynkę. Tak? Dwójka zje jedynkę. No ale dalej piątki już nie zje. Dalej dochodzi nam czwórka, tak, stawiamy czwórkę na koniec. No i patrzymy, czwórka zjada dwójkę, czwórka zjada dwójkę, tak. I dalej czwórka zjada kolejną dwójkę, no ale czwórka nie zje już piątki. ok czyli co robiliśmy, tak podsumowując, żeby co się, co się właśnie stało. No jak na razie... Yy obróciłem tę naszą piramidę o 45 stopni, no powiedzmy, że przeciwnie do wskazówek zegara, no i zajmowałem się właśnie takimi wierszami, tak? No na, powiedzmy, że na jakiejś tablicy, czy na wektorze, czy, czy stosie, czy jak to woli, pamiętałem wszystkie liczby, tak? No bo, tak, ustaliśmy, że te liczby na górze, no to jest maksimum z dołu, lub z prawej strony. Czyli mogę przypisać liczby z dołu, a potem sprawdzić, czy przypadkiem ta czwórka nie będzie lepsza. No bo jak sprawdzę, przepiszę liczby z dołu, no to te strzałeczki nam się usuwają, bo już wpisałem te maksima. No to teraz muszę tylko sprawdzić, czy czwórka nie jest większa od tego, no i tak dalej. No i takie właśnie liczby pamiętałem na, no powiedzmy, że wektorze. Jak przychodziła nowa liczba, to zostawiamy ją na koniec i sprawdzałem, czy ona nie zje jakichś poprzednich. No i w moim, tutaj, właśnie, powiedzmy, na zewnictwie, zjedzenie, no to większa zjada mniejszą. Tak? Czyli piątka zjadłaby czwórkę, czwórkę, ale piątki by już nie zjadła. Ok, to dajcie znać na czacie, czy rozumiecie, co się tutaj stało. Tak? Czyli, czy rozumiecie, co się na razie stało. To jeszcze nie jest rozwiązanie, to jeszcze nie jest szybkie, ale zaraz sprawimy, że będzie szybkie. Plus, 1, jeżeli zrozumiałe, minus, 1, jeżeli niezrozumiałe, 0 jeżeli średnio. Samuel, tak, ma pytanie: czy, czy na wektorze nie wyjdzie nam n kwadrat? Tak. Tak, tak, to, to, to wyjdzie n kwadrat. Na razie to jest n kwadrat. Ale zaraz zobaczymy, że, że to będzie troszkę szybsze. O, troszkę. Troszkę więcej. No właśnie. Percy, Remy, Miki, Oleks, Samuel, Kachim, Piotrek, Franek, Plumcia, Dawid, Kornik plus jeden. No na razie tylko większe liczby zjadają mniejsze. Nic, nic ciekawego. No ale tak jak Samuel napisałeś, no gdybyśmy mieli taki wredny przypadek, że powiedzmy, że mamy te liczby no nie wiem, jeden, dwa, trzy, cztery, 5. No to zobaczmy. Na początku mielibyśmy jedynkę. Potem dwójka zjada nam tak, dopisujemy dwójkę, no i dwójka zjada nam jedynkę, wstępując na jej miejsce. Potem mamy trójkę, tak? No i znowu trójka zjada wszystkie liczby z lewej strony. Potem mamy czwórkę, czwórka znowu zjada nam wszystkie liczby z lewej strony czyli musielibyśmy się przejść po tym całym wektorze i pozmieniać czwórki, trójki na czwórki no i znowu dochodzi nam piątka i znowu musimy zmienić wszystkie liczby na piątkę czyli jak na razie ja podałem rozwiązanie które wcale nie jest szybsze tak rozwiązanie które wcale wcale nie jest szybsze. No ale być może da się to usprawnić. Tak no bo rzeczywiście to rozwiązanie no Właściwie nie różni się niczym od po prostu brutalnego sprawdzenia. To rozwiązanie nadal jest kwadratowe. N kwadrat nas nie satysfakcjonuje. Ale możemy zrobić szybciej. No właśnie. No, myślę, że możemy jeszcze raz powrócić do tego przykładu na górze. On jest całkiem według mnie dobry. No i teraz tak, ja zrobię jedną drobną zmianę. Zamiast pamiętać każdej liczby na tym wektorze, ja będę pamiętał takie spójne bloki, tak? Czyli jak na dole mi występowała piątka 5 razy, to ja nie pamiętam 5, 5, 5, 5, tylko że piątka występuje 5 razy. Ok? Czyli na początku mam tę naszą trójkę, tak? Czyli wiemy, że trójka występuje razy 1. Tak dochodzi nam jedynka, czyli wrzucam, że jedynka występuje nam jeden raz. Tak I to jest nasza. Powiedzmy, że jakaś nie wiem stos. Potem mamy dwójkę. No i widzimy, że liczba na górze stosu to jest 1. No, o, no to skoro dwójka jest większa od jedynki, no to dwójka zje jedynkę, czyli dwójka zjada wszystkie liczby, które są mniejsze od niej na tym stosie, tak? No dobra, no to policzmy też, miejmy taką właśnie. Mm, miejmy taką zmienną ile, no to ile będzie oznaczało, ile liczb zjadła dwójka? No to na początku powiedzmy, że samą siebie zjadła, tak? No, albo. Właściwie jaka, jaka długość będzie tej, tej liczby. No To na początku jest jedynka, tak? Znaczy na początku jest długość 1, ale potem ta dwójka zjada jeszcze jedną jedynkę. Ona zjada jedną jedynkę, zrzucam ze stosu, dodaje sobie, że ok, ja mam wielkość 2, bo zjadłam jedynkę. No i trójka, trójki już nie tykam, no bo trójka jest większa. Czyli wrzucamy na koniec, że dwójka występuje dwa razy, tak? Potem mamy szóstkę i znowu na początku jest jedna szóstka, no i kogo zje szóstka? No szóstka zje dwójkę, czyli zwiększa już sobie swoją długość o 2 do trzech. Mamy długość 3. i zjada tę dwójkę. No i patrzy znowu, czy może zjeść trójkę? No tak, trójka jest ewidentnie mniejsza niż szóstka, więc szóstka zje tę trójkę, czyli zjada tę trójkę, no i mamy 4, 4 osoby, tak? Tam 4, długość 4. No i patrzymy, że więcej już nie ma co zjeść, więc wiemy, że szóstka ma teraz długość 4. No i potem dochodzi nam czwórka. Jest jedna czwórka. No i patrzymy, że czwórka nie może zjeść szóstki. Czyli wrzucamy, że mamy tylko jedną czwórkę. Ok, potem dochodzi nam trójka. No i. Patrzymy, że trójka nie może nic zjeść, więc po prostu ją wrzucamy i występuje razy 1. Potem mamy czwórkę, tak? No patrzymy, że czwórka może zjeść, może zjeść tę trójkę. Więc ją zjada. No i zwiększa swoją wielkość o 1, tak? Bo zjadła jedną trójkę, więc jej wielkość będzie 2. No i mamy ym, czwórkę, ale dwukrotnie. No i potem z tego co pamiętam, była piątka, czyli tak. Piątka, yy, piątka zje tę czwórkę oraz tę czwórkę. Czyli mamy 2 plus 1 plus ta piątka, czyli łącznie 4 liczby zjada nasza piątka. Dodajemy, że piątka ma długość 4. Tak, no i to do tego momentu się zgadza. Zobaczmy sobie, jak to wyglądało. Wcześniej 6, 6, 6, 6. Tutaj było 4, 6, 6, 6, 6, tu było 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6 oraz 5, 5. 5, 6, 6, 6, 6. Czyli zobaczcie rzeczywiście nasz ten, no powiedzmy, że stos, no istotnie zawiera elementy, które Występują rzeczywiście tutaj w tym wierszu w wierszu naszej piramidy. Tak. No i dlaczego stos? No stos, zresztą tak jak nie wiem, no, stos książek, czy stos jakiś, nie wiem czasopizm, czy, czy zeszytów, tak? No stos działa tak, że mamy jakieś tam, powiedzmy, że książki, no i możemy dokładać nowe książki na górę stosu. No, i zdejmować je też z góry stosu. Czyli zobaczcie, że analogicznie do tego, co my tutaj właśnie robiliśmy, no bo nasza, nie wiem, powiedzmy, że dalej będziemy mieli jedynkę, no i jedynka może zjeść jakieś książki z góry stosu, czy jakieś liczby z góry, właśnie naszego stosu, tak? No powiedzmy, że potem doszłaby nam ta jedynka, mamy jeszcze jedynkę razy 1. tak? No i mamy potem co? Mamy potem dwójkę, no, i dwójka zjada nam z góry stosu. Patrzy, że tu ma, tu ma jedynkę, więc ją zje. Tak? Zje jedynkę i łącznie będzie miała długość. Długość 2. Ok. To dajcie znać, czy rozumiecie ten pomysł ze stosem. Czyli tak naprawdę, to co ja zrobiłem, no to trochę skompresowałem te dane, co mieliśmy wcześniej. Tak? Wcześniej trzymaliśmy po prostu wszystkie liczby. I je zmieniliśmy, a teraz trzymamy, że szóstka występuje razy 4. Piątka występuje razy 4, dwójka występuje razy 2. Dajcie znać na czacie. Plus 1, jeżeli rozumiecie. Minus jeden, jeżeli nie rozumiecie. Zero, jeżeli średnio. Jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam, bo to jest chyba najtrudniejszy, najtrudniejszy moment tego zadania. Kalina pyta się, czy można zrobić. Tak, iris w wektorze. Można, tak. Znaczy, Nawet nie wiem, czy czy iris, a bardziej pop-back, tak, wektor pop-back. Ale wydaje mi się, że jakbyś próbowała usunąć ostatni element, to to też będzie w czasie sta tak stałym, czyli można wektorem, można stosem, jak pamiętacie kilka zajęć temu, podczas sortowania topologicznego tam Było dowolne. Tak czy użyjemy stosu, czy kolejki, czy wektora? Ja użyłem wektora i właśnie używałem popback. A potem na kolejne zajęcia użyłem stosu. Hmm, bodajże stosu, tak, stosu, chyba więc wektor jak najbardziej. Ok, Miki ma pytanie, czy. Hmm, czemu bierzemy tylko jeden wiersz? Aha, tak, to jest dobre pytanie, no bo, tak, rzeczywiście ten wiersz sam na końcu nam się zupełnie nie przyda, ale, no, to jeszcze dojdziemy do tego później, ale za każdym razem możemy pamiętać sumę liczb na stosie. Tak, jak 6 razy 4, no to jest 24. Tak, tu jest 20, tu jest 4. I możemy sobie taką pamiętać sumę, że to będzie 48. Tak, jak dla każdego takiego wiersza właśnie będziemy pamiętać sobie sumę. Czyli poza właśnie tym stosem będzie i poza zmienną ile będziemy jeszcze pamiętać sumę liczb na stosie. Tak, no taką sumę też będziemy mieli mogli łatwo obliczać. To jeżeli będziemy mieli taką sumę, no to dla każdego takiego wiersza będziemy mieli sumę, sumujemy wszystkie sumy i będziemy mieli no, sumę wszystkich elementów. Tak, suma, suma, suma. Dzisiaj całkiem dużo sum. Mam nadzieję, że zrozumiały. Jeżeli nie, to jeszcze raz zadaj to pytanie. Zobaczmy, Percy plus 1, Korniks, Samuel plus 1, Piotrek plus 1, że ciekawe. Remi plus 1, Olek plus 1, Wojtek plus 1, Kahim plus 1, Niklas plus 1, Minio plus 1. Tak, jeżeli są jakieś pytania, zachęcam. A jeżeli nie, to zaraz sobie powiemy dalej o tym zadaniu. Okej, okay, nie, widzę, nie widzę pytań, także myślę, że możemy przejść dalej. Dobra, to może jeszcze, właśnie odpowiadając na pytanie Miki Sali, tutaj, co możemy, właściwie, co będziemy jeszcze trzymać? Jaką jeszcze zmianę będziemy trzymać? No, ja jeszcze twierdzę, że powinniśmy trzymać jakąś zmienną sumę, która będzie trzymała sumę wszystkich liczb na stosie, czyli na początku będzie 0, tak? Potem byśmy dodali 3. Plus 3 to będzie 3. No i za każdym razem, jak właśnie mamy aktualny wiersz, no bo zobaczcie, że jak dodamy jedynkę i powiedzmy, że ta jedynka zje te wszystkie liczby, które powinna, no to no to będziemy mieli aktualny wiersz na stosie, tak? No i tak za każdym razem będziemy mieli jakiś aktualny wiersz na stosie. No, jeżeli dla każdego takiego wiersza będziemy znali jego sumę, to jeżeli te wszystkie sumy zsumujemy razem, no to będziemy mieli odpowiedź, tak? Czyli, no może jeszcze raz spróbujmy to właśnie przeanalizować. Ok, nasz stos jest pusty. Ile jest równe 1? No i suma, liczb na stosie, skoro nie ma żadnego. To jest 0. No i bierzemy trójkę, tak? No to patrzy, trójka patrzy, że nie możemy nic. Nie możemy nic. Właśnie trójka nie może nic zjeść, więc po prostu dokłada się na początek. No i ile razy występuje trójka? No, jeden raz. Jeden raz. No i suma, jaka jest suma? no trzy, Dodajemy 3 razy 1, czyli. Czyli. 3. No i mamy dalej, tak? Dalej patrzymy, bierzemy jedynkę. No i znowu, ile ustawiamy na 1, no ale patrzymy, że jedynka jest mniejsza niż trójka, więc nie podchodzi, nie podskakuje trójce. No po prostu jej nie zje, bo jest za duża. Więc co robimy? No dokładamy jedynkę na koniec. No i ile, ile razy występuje jedynka? No, 1. Jeden. jeden raz. Czyli suma. Będzie 4, no bo 3 plus 1 to jest 4. 4. No i właśnie, suma to jest tylko suma liczb na stosie, czyli powinniśmy mieć pewnie jeszcze jakiś zmienną wynik, która będzie nam trzymała już taką sumę wszystkich sum. Tak, czyli na początku była 3, teraz jest 4, no i zaraz zobaczymy, ile będzie dalej. No i teraz bierzemy dwójkę. No to dajcie znać na czacie. Które liczby zje dwójka, tak? Które liczby zje dwójka? No i od razu też dajcie zastanowiacie, tak? Co powinienem wpisać na koniec tego stosu, tak? Czyli które liczby zje i co powinienem wpisać na koniec, tak? Czyli takie dwa pytania. Pierwsze pytanie, którą, którą liczbę zje? Czy tam, które liczby zje? I drugie pytanie, co powinienem wrzucić na koniec stosu? czyli AFKL że zje jedynkę oraz należy wrzucić należy wrzucić dwa razy dwójkę Miki również że zje jedynkę tak a potem musimy wrzucić dwa razy dwójkę Minio że zje jedną jedynkę Oleg że zje jedną jedynkę a potem powinniśmy wrzucić dwa razy dwójkę Franek mówi, że dwójka zje jedynkę, a potem rzucamy dwa razy dwójkę. Dawid również, że zjemy ten ostatni element i wrzucimy 2,2. Dwa, dwa. No i ja się z wszystkimi wami zgadzam, czyli mamy dwójkę. No, dwójka widzi, że ten element spokojnie może zjeść. No ale co powinniśmy zrobić? Skoro wyrzuciliśmy tę jedynkę ze stosu, to my powinniśmy też zaktualizować sumę, tak? Odjąć od niej 1 razy 1, czyli suma jest aktualnie równa 3. Ale jak powiedzieliście, no skoro zjadła jedną jedynkę, no to łącznie tych dwóch powinno być 2. Czyli wrzucamy, że 2 jest dwukrotnie występuje. No i co dodajemy? Do sumy dodajemy 4, 2, 2 razy 2, czyli 4, tak? czyli plus 4 jest równe 7. No i wiemy, że suma w tym wierszu jest 7, co zresztą się zgadza. Co zresztą się zgadza. Czyli wynik dodajemy 7. No dobra, czyli mamy równe 7 i mamy ile równe 1? I przechodzimy do szóstki. Przechodzimy do szóstki. No dobra, um, tak tutaj. No to pytanie do Was. Które liczby zje szóstka oraz co będzie na stosie no po, po właśnie tym powiedzmy, że po uczcie szóstki, tak? Czyli które liczby zje szóstka oraz co pozostanie na stosie po tej uczcie szóstki. Ok, AFKL mówi, że szóstka zje zarówno trójkę, jak i dwójkę, no i na koniec stosu po tej Uczcie szóstki zostanie 6 razy 4, także szóstka czterokrotnie będzie. Piotr napisał, że właśnie zrobił i że interesujące zadanie, fajny pomysł. No, cieszę się bardzo. No, Trochę szukałem tego zadania, ale udało się je znaleźć. A i fajnie, że, że się podoba. Dawid, że zje 3 razy 1 i 2 razy 2, czyli zje wszystkie elementy w tym stosie. No, i zostanie 6 razy 4, tak? Olek pisze, że zjemy zarówno 3 razy 1, jak i 2 razy 2, czyli właściwie wszystkie elementy. No i trzeba będzie wrzucić 6, no i będzie występowało 4 razy. No i ja się zgadzam, tak? No bo zobaczmy. No, szóstka patrzy, że może zjeść dwójkę. Może zjeść dwójkę, tych dwójek było 2, więc ile. No, mamy już 3. No ale co musimy zrobić? Pamiętajmy, że musimy zaktualizować sumę. Czyli skoro zdjęliśmy dwie dwójki, to one miały sumę 4, czyli odejmujemy 4 i mamy sumę 3. No ale znowu, szóstka jest też większa od trójki, więc zdejmujemy ją. Ile? Tak? Była jedna trójka, więc mamy cztery łącznie szóstki, no i suma odejmujemy jedną trójkę, czyli suma jest równa 0. Czyli teraz już szóstka nie ma co zjadać, to szóstka doda się na koniec stosu, czyli mamy 6 razy 4, tak? No bo o tym mówi nam zmienna ile. No i musimy zaktualizować sumę, tak? Bo no skoro dorzuciliśmy jeden element, no to dorzuciliśmy 4 szóstki. 4 szóstki mają sumę 24. Ile jest równe? 1, tak? Już na koniec, no i 24. No i dalej, jakbyśmy tak postąpili, to jeszcze zróbmy tylko. Właściwie ja już tylko zrobię ostatni element. No to mamy czwórkę, tak? Czwórka nie zjada nic, no bo. No, bo nic nie może, czyli dokłada 1, tak, jeden element, czyli plus 4 to będzie 28, czyli suma liczb w tym wierszu to jest 28. Sprawdźmy. To jest 10 plus 18, czyli 28. Zgadza się. No i jak tak byśmy postąpili dla każdego wiersza, no to mamy wynik. Ok, to jeszcze jest jedna ważna rzecz czyli złożoność, ale zanim złożoność, tak? Nie wiem czy to jest złożoność liniowa, kwadratowa, sześcienna czy jakaś tam. To mam pytanie do was, czy rozwiązanie jest zrozumiałe. Jeszcze nie wiemy o złożoności, o tym sobie zaraz powiemy. No ale pytanie do was, czy macie pomysł? Nie, nie. Pytanie do was czy rozumiecie? Tak? Całe zdanie plus jeden, jeżeli tak, minus jeden, jeżeli nie, zero jeżeli średnio. No, i myślę, że mniej, mniej czy, czy, czy bardziej rozumieć. Ok, Miki ma pytanie ile. No, ile to jest zmienna, która mówi nam o tym, ile liczb zjadła nasza liczba, tak? Czyli innymi słowy, ile liczb musimy dopisać, tak? No, powiedzmy, że potem dodamy jeszcze trójkę. Tak? Dodamy trójkę. Tak, suma to będzie 31. Suma to będzie 31. I potem mamy czwórkę, tak? Mamy czwórkę. No i teraz ile będzie trzymało, jakby sumę tych liczb, które zdjęliśmy. Tak? Czyli skoro zdejmiemy jedną trójkę, to musimy dodać 1 do ile? No bo jakby te, te właśnie miejsce po tej trójce musimy wypełnić my, tak? Naszą czwórką, więc będą dwie czwórki. Na koniec dajemy 4 razy 2. I pewnie plus 8, czyli to plus 39. E, ok. Dawid plus 1, Piotrek plus 1, Persji plus 1, Olek plus 1, Samolet plus 1, AFKL plus 1, Franek plus no, prawie 1. E, Kalina plus e, pozwól, że domyśleć, że to jest 1. Um, tak, czyli zdaje mi się, że jest zrozumiałe. No ale właśnie pytanie, pytanie o to, jaka jest złożoność. No, są tutaj dwie, dwie propozycje, że złożoność to albo n kwadrat, albo liniowa. No właśnie, dobre pytanie. Chcielibyśmy liniową, ale być może już nam kwadratowa. To spróbujmy może zastanowić się no nad pseudokodem tego algorytmu, tak? No powiedzmy, że mamy stos. Tak? Stos na razie jest pusty. No i co my robimy, tak? Dla każdego, powiedzmy, że jakiegoś tam elementu. Powiedzmy, że a. Z wejścia. No my robimy, tak, że tam dopóki. dopóki a zje. nie wiem nie wiem, górę stosu, czyli stos, powiedzmy, że kropka top no to yy, dodajemy tam ile plus równa się, nie wiem stos kropka ile, tak? No tak pseudokod mocny, naprawdę mocny pseudokod, yy, tak? Skoro zjadam to sumę też musimy, sumę musimy jakoś tam, no coś razy coś pewnie będzie tak, no i zjadamy. No i na koniec dodajemy stos. Wrzuć. No właśnie, czyli wrzucamy a i ono występuje ile razy. No i suma plus równa się a razy ile. No tutaj prawdopodobnie na początku gdzieś tam ile równe 1. Tutaj pewnie gdzieś suma równe 0. No i powiedzmy, że to jest taki mocny, mocny pseudokod, tak, czyli musimy, musieli policzyć ile, tak, skoro zdejmujemy takie, no właśnie, właśnie tę liczbę, czy tam tyle razy tę liczbę, no to tutaj jaką sumę zdejmiemy, no to to już kwestia implementacji. To już pozostawmy kwestię implementacji, ale najważniejsze jest to, jaka będzie tego złożoność, no bo z jednej strony mamy dwie pętle, jedna w drugiej, czyli no można się domyślać, że pewnie n kwadrat albo szybciej. No ale jak sobie przypomnimy na przykład gąśnicę, tak? No to w algorytmie gąśnicy też mamy pętle w pętli. Tak? No ale co tu jest ważne? Tak jak, tak jak Samuel napisał. I chyba Piotr też tak napisał. I tak samo Dawid napisał. Pers też napisał, że to będzie złożoność amortyzowana. No właśnie, no bo o co chodzi? OK, no to. Pierwsza rzecz. Spójrzcie na tę linijkę. Z tej linijki możemy się dowiedzieć, ile maksymalnie razy wrzucimy na stos. Tak, ja tutaj jeszcze napiszę wcięcia. Takie mniej więcej będą wcięcia. Um. No i tutaj, tak, ile razy wykonamy, no właśnie, to pytanie do Was, ile maksymalnie razy wrzucimy jakiś element na stos? n, n kwadrat, pierwiastek z n, n pierwiastków z n, n log n, ile razy wykona się ta instrukcja maksymalnie raz, tak? Piotr, ma pytanie, jak znalazłem zadania z 10 czy 11 ojga. Um, wiesz co, kiedyś kiedyś dostałem wszystkie zadania, znaczy nie wszystkie, do 12 edycji, 13 nie mam, do 12 edycji i mam. Um, Porozmawiam. Może uda nam się wrzucić te zadania gdzieś. Przynajmniej treści. Ale same treści mam. To być może nam się uda. Ale to jeszcze. No być może kiedyś. Kiedy indziej wrzucimy te treści, jeżeli, jeżeli będziemy mogli. Okej, okay, ale wracając do pytania, ile razy wykona się ta linijka? No Kachim, Percy, Miki mówi, że będzie n razy. No i dokładnie tak. No bo ta linijka wykonuje się w no właśnie tej pętli for tak w tej pętli for no ta pętla for wykona się n razy więc na stos wrzucimy maksymalnie n razy Ok, no to już jest już jest ciekawa rzecz czyli na stos wrzucimy maksymalnie n razy no a ile razy no tu jeszcze pewnie trzeba by yy, tam że stos nie wiem wrzuć coś tam także zrzucić element ostatni ze stosu. No to ile razy możemy zrzucić element ze stosu? No na pewno dopóki on nie jest pusty. No to skoro my wrzucimy maksymalnie n elementów, to zdejmiemy też maksymalnie n elementów. Tak? Dajcie znać na czacie, czy ta idea jest zrozumiała i czy rozumiecie, że to rozwiązanie jest liniowe. Tak? Dajcie znać na czacie, czy, czy rozumiecie? No bo ustaliliśmy, że maksymalnie n razy wrzucimy coś na stos, no a na pewno nie zdejmiemy czegoś ze stosu, jeżeli tego nie ma. Tak? Czyli maksymalnie zdejmiemy tyle elementów, ile jest na stosie, czyli maksymalnie n elementów w sumie. No i to jest właśnie tak, jak Pecz napisał: złożoność amortyzowana. Bo być może w jednej iteracji zdejmiemy nie wiem, 1000 elementów, kolejne 2000, ale łącznie, tak, czyli tak amortyzowane ta, 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 ta złożoność, łącznie wykonamy nie więcej niż n operacji. n włożeń, n, tak, włożeń na stos oraz n zdjęć ze stosu. No i do, to swoją drogą jest dosłownie cały kod. Kod jest niesamowicie, trud, niesamowicie prosty, niesamowicie krótki, no mimo, że zadanie w no, według mnie jest dosyć, dosyć na pomysł, takie trikowe. Piotrek, Olek, Samuel, Franek, Persi plus jeden, czyli zdaje mi się, że rozwiązanie jest zrozumiałe. Czyli tak, wiemy, że złożoność jest liniowa. No i właściwie tyle, tak? Aha, tu jeszcze pewnie na samym końcu wynik jakiś tam plus równa się suma. Ok. No dobra, to myślę, że jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam, a jeżeli nie, to przejdziemy do kodu. To przejdziemy do kodu. Oczywiście, jeżeli masz jakieś pytania, zachęcam. A ja będę myślę, że w międzyczasie omawiał, omawiał kod. No to zobaczmy. Mamy bibliotekę, tak? Mamy milion elementów maksymalnie. Czy być może nawet mniej, tak? Pół miliona. No nieważne. Ale dla miliona też by zadziałało szybko. No i to jest ta nasza tablica z wejścia, ten ciąg juli początkowy. No i wszytujemy ten ciąg. I dalej to jest to właśnie ten pseudokod, który napisałem na tablicy. Tylko jest jedna, jedna rzecz, że ja na początku wrzucam jakiś duży element, który występuje zero razy, tak? Ja, No właśnie, może jeszcze zacznijmy od tej linijki. Tutaj mamy stos. Stos w plusie, to jest stack. Stack, no i tutaj typ. No i ja mam typ... Pary dwóch liczb, no bo tak właśnie chcieliśmy. Jak to będzie wyglądało w Pythonie. Jak będzie wyglądało w Pythonie. No po prostu to będzie tablica. To Po prostu będzie tablica. No jeżeli chcemy ostatni element z tablicy, no to wiecie, że to jest od minus 1 albo długość minus 2. No i zrzucenie ostatniego elementu z tablicy w Pythonie to jest to No i identycznie będzie. W C. ok, czyli to jest właśnie stos. No równie dobrze mógł być wektor, jak wolicie. Albo nawet tablica. Tablica par, jeżeli byście mieli jakiś tam wskaźnik, czy iterator, jakiś spokojnie, żeby zadziałało. Tak, ale jeszcze chciałem powiedzieć o tym, no, że dlaczego na początku stosu znajduje się jakaś duża liczba? No, możemy sobie wyobrazić, że taki właśnie strażnik, żeby nie trzeba było sprawdzać, czy stos jest pusty za każdym razem, to po prostu będzie jakaś liczba typu nieskończoność, tak? To będzie jakaś liczba typu nieskończoność, ale której nie będziemy brali do sumy. Tak? No i teraz, zawsze, jeżeli będziemy mieć jakąś liczbę 6, czy tam 10, czy milion, no to ona nie będzie większa niż ta nieskończoność. Czy tam, no w nie mamy nieskończoności, ale mamy jakąś dużą liczbę, byle była większa od miliona. No nawet większa, równa, niech będzie większa, tak? Czyli na końcu stosu zawsze, czy tam na początku, jak, no, zależy od interpretacji, no na początku stosu niech będzie właśnie ta liczba bardzo duża, tak? Ale jej nie uwzględniamy w sumie. Ona jest tylko po to, żebym tutaj nie musiał sprawdzać, czy przypadkiem stos nie jest pusty. No bo tej liczby nigdy nie zjem, bo wszystkie liczby są mniejsze od miliona, mniejsze równe miliona. Ta liczba jest o jeden większa, więc... Jej żadna liczba nie tknie, ona tam zawsze będzie. No to taka, taki trick. Oczywiście nie trzeba, tak? Można tutaj dopisać whilea, ale tak warunek dopisać, że dopóki stos nie jest pusty, no to już jak to woli. Ja wolę tak zrobić. No i mamy sumę aktualnych liczb na stosie oraz wynik. No i pętla, tak jak mówiłem, dosłownie taka sama jak na iDru. Ile liczb powinniśmy dopisać, tak? Czy tam ile liczb zjemy. No i dopóki, tak. Liczba na górze jest mniejsza od czyli jest mniejsza od aktualnego elementu, no to mówimy, że zjadamy ile liczb. No tyle, ile mówiła nam ta najwyższa liczba, tak? 100, czyli najwyższa liczba, no i, kropka second, mówi nam, ile razy występuje liczba, czyli ile plus równa się stos, no i suma, tak, od sumy musimy odjąć, ile, no tyle, ile liczb zdjęliśmy. No skoro zdjęliśmy tyle liczb, a każda liczba była taka, no to taka będzie ich suma. I tutaj przypominam, że jeżeli przyjmiemy w plusie i pomnożymy inta razy inta, tak, nawet, nawet jeżeli suma jest long-longiem, no to kompilator nie zawsze się domyśli, prawdopodobnie się nawet nie domyśli, więc po prostu robimy Long Long, rzutujemy i mamy spokojną głowę, tak? Tu jest właśnie ważna uwaga, żeby, żeby żeby jak mnożycie, nawet jeżeli wynik tak jest long longiem, no to pamiętajcie, tu mamy dwa inty, więc rzutujemy na long, long To jest bardzo ważne. Nie chcemy za to tracić punktów na na finale, tak? No i na, na koniec zrzucamy po prostu ostatnią wartość ze stosu. No i pod koniec takiej pętli już wszystko, powiedzmy, że cała kolacja już miała miejsce, tak? No i wszystkie liczby na stosie wszystkie liczby na stosie są ok. To czyli suma plus równa się no, to co my wrzucamy do tego stosu, czyli wrzucamy ile razy, no i liczbę ti, czyli dokładnie takiej sumie, znowu przypominam o longlongach, no i wynik plus równa się suma. Tak, wynik plus równa się suma. No i na koniec wrzucamy na stos, czyli, tak, Miki pyta się, czyli czy, że dla pierwszej wartości po prostu wrzucimy te dokładnie tak, bo zobacz, że na początku stos będzie miał tylko jedną wartość. Milion 1. Milion jeden na pewno nie będzie większy od Ti, na pewno nie będzie mniejszy od Ti, no bo Ti jest maksymalnie milion, więc ten warunek nigdy nie zajdzie, czyli po prostu wykonamy te trzy instrukcje, więc tak jak dokładnie mówisz, po prostu wrzucimy T od I. No a ile? No ile będzie 1, no bo nie zmienimy ile w tej pętli, więc po prostu zmienimy sumę, wynik z, zmniej, zmienimy o tę sumę, a stos. Na 100 zwrócimy TI i występującą no w tym przypadku jeden raz. Tak więc się zgadzam. Tutaj było pytanie, czy zamiast tego moglibyśmy dać Max n? No w, w tym przypadku tak, bo maks jest milion. No ale tak naprawdę tak coś też by zadziałało, i wtedy nie moglibyśmy. No jeżeli nie chcemy takich wpisywać liczb ręcznie, to można sobie zrobić jakieś const, const. Infinity, albo nie wiem, infty, albo oo też niektórzy piszą, bo to przypomina nieskończoność. No to jakieś, nie wiem, powiedzmy, że o równe 1 na 9, albo ja piszę zawsze inf jest równe 1 na 9. 1 na 9 plus 7. To tak też by można było, albo 1 na 6, cokolwiek, tak? Ale o, no, już tam jedna liczba, to sobie można pisać palca. Byle się nie pomylić w liczbie 0, byle się nie pomylić w liczbie 0. No i na koniec wypisujemy wynik. To jest cały kod. Dajcie znać na czacie, czy macie jakieś pytania. Być może jakieś przegap przegapiłem, także jeżeli nie odpowiedziałem na Wasze pytanie, to jeszcze raz możecie je zadać. No, jeżeli nie macie jakichś pytań, to plus 1, jeżeli jest zrozumiałe, minus 1, jeżeli nie jest zrozumiałe, 0 jeżeli średnio. No, jak mówiłem, jeżeli macie jakieś pytania, to, to też. Yy, tak, Olek pyta się, czy jest jakieś maksimum. Yy, no, jeżeli pytasz się o na przykład jakiś tam maksymalny int, no to możemy wpisać int max, int max. Zobaczymy co się kompiluje Albo max int Dobra To jest Piramida. Ym, piramida chyba 3. Tak, komplujesz. Ok, czyli rzeczywiście intmax, tak. To jest największa możliwa wartość dla inta. No ale wtedy trzeba być uważnym, bo na przykład, jak dodasz 1, no to już ci się przekręci, tak? Także, jeżeli to nie jest wymagane, to w sumie czemu by nie dać takiej wartości, albo po prostu uważać. To no, taka agresja. Ale zobaczmy na czacie. Samuel plus 1, Percy plus 1, Miki plus 1, Flanek plus 1. Czyli zdaje mi się, że zdanie jest zrozumiałe. Oczywiście, że są jakieś pytania, to na można zadawać. Ja tymczasem przygotuję Kahuta. Może niech to zostanie, tak? Niech ta, ten kod zostanie, jeżeli, jeszcze, żebyśmy sobie mogli zobaczyć. Tak, nie, nie to chciałem. Kahut, właśnie, Kahut. Okej, okay. Dzięki już Remi za, um, za linka do Kahuta. Wchodzimy na stronę kahoot.it, wpisujemy PIN widoczny na ekranie 6198552, No i czekamy na dołączenie Dzięki, dzięki Remi również za linka No i możemy w sumie muzykę z komputera włączyć, żeby nam się milej czekało Wchodzimy na stronę kahoot.it, PIN 6198552, tudzież kod QR no, i też na, na, na czacie też możecie przekopiować pin. Myślę, że poczekamy może no, 40 sekund i zaczniemy. Drugi quiz, troszeczkę, troszeczkę krótszy, to nie znaczy, że prostszy. No, pytania, co mogę powiedzieć o pytaniach? Pytania niekoniecznie są związane być może z rozwiązaniem tego zadania. Ale na pewno zadaniem są związane. Takie bardziej pytania, powiedziałbym, że na, na pomyślenie. Przynajmniej pierwsze, pierwsze trzy. Kolejne to już jest wstęp do kolejnego zada zadania. Dzięki jeszcze Piotrek, dzięki Oleg, dzięki Kornik za umieszczenie PINu na czacie. No, i myślę, że za 15 sekund zaczynamy, no chyba, że ktoś ma coś przeciwko. Jeżeli ktoś ma coś przeciwko, to napisz na czacie, jeżeli nie, to będziemy zaczynać. Dobra, no to 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, w ostatnim momencie, jeden, zaczynamy! Dokładnie tak, Olimpiada od podstaw, część druga. Pierwsze pytanie, jaką liczb, jaka liczba mogła być w zaznaczonym polu? Tak, mamy naszą piramidę. I jaka liczba mogła być w zaznaczonym polu? Oczywiście tutaj piramida taka jak w zadaniu, czyli maksimum z, z lewej i prawej liczby na dole. I w kolejnych trzech, w kolejnych dwóch pytaniach również mamy piramidę, taką samą jak w zadaniu, czyli maksimum z dwóch poniżej. No właśnie, jaka liczba mogła być w polu poniżej? No to tak spójrzmy na te właśnie, no tak, na te trzy liczby, tu mamy 6, tak, tu mamy 6, czyli 6 to jest maksimum z tej liczby i z tej liczby. Tu jest 5, więc tu musi być 6. Musi być 6. No i jak, się, jak zobaczymy, jak wpiszemy 6, to rzeczywiście, rzeczywiście to będzie poprawna piramida. Więc 6 była poprawną odpowiedzią. Zobaczmy na ranking. Helpful, Shiny, Proud, Dandy, Agile. I uwaga, uwaga: kolejne pytanie. Jaka liczba mogła być w zaznaczonym polu? Tym razem zobaczcie, że nie mamy tutaj liczb. No I musimy dopasować liczbę lub powiedzieć, że piramida nie jest poprawna. No właśnie, piramida nie jest poprawna. Tutaj yy, no, sporo osób wrobiłem, no bo zobaczcie. Owszem, tutaj powinno być 9. Patrz na tą 9 to co może być tutaj? No tutaj może być 9 lub coś więcej, ale tutaj piątka nie pasuje, tak? Co też warto wspomnieć, że właśnie dzięki temu, że my zjadaliśmy tylko liczby mniejsze od nas, to na naszej kolejce, czy na naszym stosie były liczby rosnąco, tak? Rosnąco. Tak? 4, 4, 6. I tutaj też 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6. I wszystkie te liczby w każdym wierszu były rosnące, czy tam malejące. No. Powiedzmy, że malejące, tak? A właściwie nie, nie rosnące, o, nie rosnące dokładniej. Czyli tu nie może być piątka, no, skoro tu jest dziewiątka, to tu będzie dziewiątka, co najmniej dziewiątka i tu też będzie co najmniej dziewiątka. Więc pozytywne pytanie. Ta piramida nie jest poprawna. Ale tutaj cztery, osoby. Dały sobie radę. Eee, zobaczmy. Ranking Helpful, Shiny, Proud, Dandy, Agile, nic się nie zmieniło. Uwaga, uwaga, kolejne pytanie. Jaka liczba mogła być w zaznaczonym polu? I znowu, czy, czy jakaś liczba, czy ta piramida nie jest poprawna? Dokładnie tak, to ja będzie 4. Dlaczego? No bo zobaczmy. Tutaj tak naprawdę musimy wpisać dowolną liczbę, która jest nie większa od 7. Ok? No bo tutaj mamy tak jak ósemkę, więc na przykład możemy wpisać tutaj czwórkę, a tutaj ósemki. Albo tutaj 7 i ósemkę, albo tutaj 1 i ósemkę. No w każdym razie tutaj musi być ósemka. A, tutaj też musi być ósemka, czyli tutaj też musi być ósemka, tak, czyli 8, 8, 8, no i tutaj czwórka, więc, tak, tutaj może być czwórka, piątka, szóstka, siódemka, dwójka, jedynka, ale w szczególności czwórka. Zobaczmy na ranking, proud, helpful, gentle, aquatic, amusing i uwaga, uwaga, ostatnie pytanie. W poniższej takiej tam tabelce liczba w I tym wierszu oraz J tej kolumnie to 9 razy I minus 1 plus J. Jaka liczba będzie w zaznaczonym polu? Tak, wiersze mamy tutaj. Kolumny mamy tutaj, czyli tu jest I, tu jest J. No i pytanie, jaka liczba będzie tutaj. Tak, tutaj mamy hmm. i równe 2, J równe 4. No i to jest tak naprawdę obliczenie tego wyrażenia. 3, 2, 1. To jest 13. No bo który mamy wiersz i którą mamy kolumnę. No mamy drugi wiersz, czwarta kolumna. I równe 2, czyli mamy 9 razy 1 plus 4 9 razy 1 plus 4 to jest 13. Więc to była poprawna odpowiedź. No i. Em, tak, to były wszystkie pytania. Także ponownie proszę pierwszą piątkę o wysłanie maila. Wraz ze screenem na adres olimpiadaokjork.pl, .ok kahoot numer 2, data, Paysafecard, allegro, Google Play. To są możliwe nagrody do wyboru. Um, tak, no mogę zdradzić, że pierwsza piątka. Tak, um, możemy zobaczyć pełny raport. Um, jestem ciekawy, czy ktoś miał 4 pytania, dobrze? Nikt miał wszystkich pytań dobrze, z czego bardzo się cieszę, oczywiście. <laughs> Nie, no żartuję. czego bardzo się cieszę, bo to znaczy, że trudny był kachut. E, tak, ale wracając, pierwsza piątka: Olimpiada o kiork.pl, w tytule kahut numer dwa, data ze screenem: PaySafe Card Allegro Google Play. Ale zapraszam jeszcze do drugiego zadania, bo zaraz sobie omówimy drugie zadanie. Dzisiaj było jedno trudniejsze, jedno prostsze, no i ciekawe, które było trudniejsze, które było prostsze. Zaraz się okaże. Na czacie umieściłem Wam link do zdania kolejnego, które dzisiaj mówimy, czyli... czyli zdania safe. No dobra, to myślę, że możemy zacząć z omówieniem zdania save. W zadaniu, to już tak pomijając historyjkę, mamy kwadratową tablicę o rozmiarach n na n, n wierszy na n kolumn, czyli w niej znajdzie się n kwadrat kwadracików jednostkowych. No i każdy taki kwadracik będzie miał przypisaną liczbę. No i jak taką liczbę obliczyć? No jeżeli pytamy się jaka liczba jest w i tym wierszu, oraz j tej kolumnie, no ta liczba będzie miała wartość i minus 1 razy n plus j. No i każda taka komórka w tej tablicy jest wypełniona jakąś liczbą od 1 do n kwadrat. No i mamy naszego głównego bohatera, który na tej tablicy wykonuje różne operacje. No i pierwsza operacja to jest zamiana dwóch wierszy. Druga operacja to jest zamiana dwóch kolumn. A trzecie, trzecia operacja to jest zapytanie o liczbę która znajduje się w pewnym wierszu, w pewnej kolumnie. No i naszym zdaniem jest, na każde zapytanie o liczbę w a tym wierszu B tej kolumnie, odpowiedzieć, jaka to jest liczba. No i może. Może spróbujmy przeanalizować ten test przykładowy. Ja sobie wezmę treść na bok. Czyli tak, mamy n równe 2 oraz m równe 8, czyli mamy 8 pytań. n równe 2, czyli mamy kwadrat obok 2. I tu mamy 1, 2, 1, 2. No i to pytanie, jaka tu jest liczba? No to jest. Aha, jeszcze może przypomnę wzór. i minus 1 razy n plus j Mamy i równe 1 j równe 1 n jest równe 2 czyli w tym przypadku to będzie równe 1 W tym przypadku będzie równe 1 A to będzie równe 2 Potem mamy drugi wiersz drugi wiersz czyli i równe, i równe 2 czyli mamy 1 razy 2 plus j równe 1 czyli 3 Czyli 3 i 4. Mamy takie liczby. No i mamy też kilka zapytań, czyli pierwsze zapytanie, k1,2. Już przepiszę te wszystkie zapytania. Chociaż nie, myślę, że nie ma sensu. Po kolei będziemy robić. K1,2, czyli zamiana kolumny pierwszej z kolumną drugą. Okay? No to spróbujmy to jakoś zrobić. No, może usunę te i skorzystajmy z mocy tego, że mamy tablicę wirtualną na tablicy kredowej takiej rzeczy by się nie dało zrobić zamieniamy dwa wiersze ok, to jest pierwsze zapytanie drugie zapytanie zamień wiersze pierwszą oraz drugą Tak, wiersz pierwszy, drugi no to zamieńmy troszkę za dużo pierwszy, drugi przesuwamy do góry i zamienimy dwa, dwa wiersze i teraz mamy dwa pytania. Pytanie pierwsze o pole o wartość pola 1 1, czyli tego pola. No i to jest 4, czyli na to zapytanie powinniśmy odpowiedzieć 4. Potem mamy kolejne pytanie. Pytanie dla pola dla pola 2 2. No i to jest 1. Tak, czyli powinniśmy odpowiedzieć 1. Potem mamy kolejną zamianę. Czyli zamieniamy kolumnę pierwszą z drugą. To zamieńmy kolumna pierwsza z kolumną drugą oraz kolejne, kolejna zamiana w wiersz pierwszy z wierszem drugim, czyli, czyli tak. No i pytanie mamy o pole znowu. 1-1. W polu 1-1 mamy 1. Oraz jest jeszcze jedno pytanie o pole 2-2. W polu 2-2 mamy czwórkę. No i na każde takie zapytanie mamy wypisać jedną liczbę oznaczającą no właśnie odpowiedź na to pytanie. To dajcie znać na czacie, czy treść zadania jest dla was zrozumiała. Plus 1 jest, minus jeden, jeżeli nie, jest, zero, jeżeli średnio, jeżeli są jakieś pytania to zachęcam. Ja jeszcze napiszę ograniczenia n jest do 100 tysięcy. Mamy maksymalnie milion pytań. Albo odwrotnie. Eee, tak, nie to zadanie. Mhm, tak. Oczywiście odwrotnie. Mamy 100 tysięcy pytań oraz milion może być. Bok kwadratu. Piotrek. Mikas Games, Franek, Samuel, persibus 1. Olek, plus 1, nie widzę żadnych pytań, więc myślę, że treść jest zrozumiała. Kalina, plus 1, super. No dobra. No to dajcie znać na czacie, czy macie jakieś pomysły, jak rozwiązać to zadanie? Jak podejść do tego zadania? No, powiem zachęcająco, że rozwiązanie do tego zadania jest ekspresowe. To jest naprawdę dosłownie jedno zdanie. Takie na zdanie wyjaśnienia. Potem kod też, też miał krótki. Dawid Kachim również plus jeden. Persia ma pomysł, żeby zrobić dwa wektory. Jeden z numerami kolumn, a drugi z numerami wierszy. No i takie zapytanie, zapytanie, właściwie zamiana dwóch kolumn, to jest tak naprawdę zamiana dwóch liczb w wektorze. A zamiana dwóch wierszy, to jest zamiana w drugim wektorze. Tak. Tak, to jest dokładnie rozwiązanie, ale zaraz omówimy to dokładniej. Piotrek ma pomysł na metodę na później. No, być może, być może. E, Miki ma pomysł, żeby zrobić listę list, czyli rozumiem, żeby zrobić listę list. Tak, no jedyny problem, znaczy owszem, tak. Zamiana wierszy byłaby prosta, ale zamiana kolumn musielibyśmy się przejść po każdym elemencie w liście. I zamienić te elementy. Więc, no, rozwiązanie byłoby pewnie jakieś n razy m. Ale jak najbardziej, i znowu tutaj mówię, że gdyby to rozwiązanie pojawiło się na finale, to prawdopodobnie za rozwiązanie n razy m byłoby jakieś, no, 20, może góra 30 punktów. Ale też takie, po takie punkty też warto się schylać. Tak, no bo musielibyśmy dla każdego, dla każdej listy zamienić dwie, dwa, dwa elementy. No ale może na początku wyobraźmy sobie wyobraźmy sobie jak te liczby będą wyglądały. No to ja sobie przygotowałem Excela, w którym właśnie napisałem, że to jest tam iloczyn tego razy minus 1 razy n plus, plus, plus 9, tak. No i zobaczcie, że to się układa w miarę taki Dający się rozpoznawać ślaczek, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalej mamy w kolejnym wierszu liczby po kolei, czyli no, idziemy od lewej do prawej wierszami. Tak, to są liczby po kolei od 1 aż do n. No i no owszem, można by po prostu pamiętać te wszystkie liczby. No i jak chcą nam, chcą zamienić wiersz trzeci, no pokolorujmy go na jakiś ciemniejszy kolor, z wierszem siódmym, no to po prostu bierzemy każdą liczbę i takie, takie dwie liczby zamieniamy, potem te dwie liczby zamieniamy, te dwie liczby zamieniamy, te dwie liczby zamieniamy, te dwie liczby zamieniamy itd., tak dalej. No ale widać, że to rozwiązanie miałoby po pierwsze pamięciową złożoność n kwadrat, bo mamy n kwadrat liczb, a po drugie złożoność n razy m. Czyli no niekoniecznie by się zmieściło w pamięci ani w imicie czasowym. No właśnie. Ale jaka jest kluczowa obserwacja? Kluczowa obserwacja jest taka, żeby odpowiedzieć na pytanie jaka liczba jest w tym wierszu, ja potrzebuję tylko dwóch wartości. Numer kolumny oraz numer wiersza. Tak? No i co więcej, jeżeli ja chcę zamienić wiersz trzeci z 7. to uwaga, uwaga, wystarczy, że zamienię numery wierszy. No bo zobacz, co się stanie. Czyli mamy wiersz od 19 do 27 oraz wiersz od 55 do 63 i chcemy je zamienić. To zamieńmy. 7, 3. Zobaczcie. Mamy wiersz 5563 zamieniony z wierszem 1927. Tak? Dlaczego, dlaczego to działa? No dlatego, że liczba w jakimś wierszu i kolumnie jest definiowana wyłącznie przez numer wiersza i numer kolumny. No a skoro my zamieniamy jakieś dwa wiersze, to my możemy albo zamienić wszystkie liczby, albo zamienić wyłącznie numery. Tak? Wyłącznie numery. No i potem. Tak? Gdybyśmy yy, tak, zmienili kolor znowu na. Yy, tak, na, 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 na ten, co był poprzednio. I tutaj był prawdopodobnie ten. No i jeżeli teraz zamienimy jakieś dwie kolumny, powiedzmy, że kolumnę tę oraz tę, Tę oraz tę, no to no, no niebiesko nie będzie. No to wystarczy, że zamienię numery kolumn. Tak i zobaczcie, że te wiersze nam się. Przepraszam, te kolumny nam się zamieniły. No i znowu, to jest dlatego, że liczba jest definiowana przez dwie wartości, tak? Przez i oraz j, czyli przez numer kolumny, numer wiersza. No, jeżeli zamieniamy dwie kolumny, to my możemy, jak mówiłem wcześniej, zamienić wszystkie wartości albo tylko numery kolumn. Czyli my, jakby sztucznie, prze, my tak naprawdę nie zamieniamy tych kolumn, tylko my sztucznie mówimy, że udajemy, tak że zamieniliśmy te kolumny. A tak naprawdę nic tu nie zrobiliśmy, nic tu nie zrobiliśmy. No i tak naprawdę tych liczb nie trzeba nie trzeba trzymać, bo one nawet jak widzicie, jak znacie Excela, one są zdefiniowane przez dwie wartości. Tak? Przez numer wiersza, numer kolumny. Czyli te liczby są wcale niepotrzebne. Jak chcę się dowiedzieć, jaka jest liczba tutaj, no to mnożę, tak? 5 minus 1 razy 9 plus 6. Jak chcę się dowiedzieć, jaka jest tutaj liczba, no to mnożę 5 minus 1 razy 9 plus 8. I tyle. To jest rozwiązanie tego zadania. Czyli podsumowując... Trzymamy dwa, nie wiem, dwie tablice powiedzmy, czyli numery y kolumn, numery wierszy. No i takie zapytanie, zamiana wiersza to jest zamiana dwóch wartości w tablicy numer wiersza. A zapytanie, y czy właściwie zamiana kolumny y a tej z to jest zamiana y dwóch liczb na tych miejscach. No a zapytanie o liczbę znajdującą się aktualnie w A tym wierszu i B tej kolumnie, no to pytamy się, tak? Jaki jest numer kolumny, jaki jest numer wiersza i liczymy z tego wzoru polego w zadaniu. tak, czyli właściwie całe zadanie można powiedzieć, że zrobiliśmy w Excelu czy tam w Googleowym Excelu. No i tyle. To dajcie na czacie, czy rozumiecie rozwiązanie tego zadania. Plus jeden, jeżeli rozumiecie, minus jeden, jeżeli nie rozumiecie, zero, jeżeli średnio. Jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam. Na przykład, jeśli chcecie, żebym jeszcze raz powtórzył, to też, też mogę, czy jakoś jakiś przykład więcej. Tak możemy sobie wrócić te liczby. Ok, czyli Samuel, Kalina, Piotrek, Mikras, Franek, Olek, Wojtek, Persti plus jeden. Nie widzę pytań, jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam. No a jeżeli nie, no to myślę, że złożoność czasowa to nawet możemy zrobić podczas omawiania kodu. tak? Zobaczmy na kod. Kod, no podobnie, podobnie krótki jak, jak poprzednie zdanie. Czyli tak, mamy maksymalnie milion wierszy, milion kolumn. No i w tablicy wiersz trzymam aktualny numer wiersza i w kolumnie aktualny numer kolumny. Czytuję N oraz M i takie na początku wypełniam po prostu, że wiersz o numerze I ma numer I, a kolumna o numerze I ma numer I. Czyli po prostu, że 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tak do N. To jest takie początkowe, inicjalizacja, no i dalej odpowiadam na zapytania, czytam, przetwarzam zapytania. Wczytuję te zapytanie i jeżeli zapytanie prosi mnie, prosi mnie o zmianę wiersza, to zamieniam dwie liczby w wierszu. Jeżeli zapytanie prosi mnie o zmianę kolumny, to zamieniam numery kolumn. A jeżeli zapytanie prosi mnie o wypisanie wartości, to ja po prostu przepisałem ten wzorek z treści. Czyli n razy numer wiersza minus 1 plus kolumna, numer kolumny b. To jest cały kod. No i jeżeli mówimy o złożoności, no to widzimy, że tutaj wykonujemy m operacji, tutaj n, no to n plus m. I to jest tyle. Także dajcie znać, czy teraz. No, dalibyście radę napisać? Jeżeli dalibyście radę napisać, rozumiecie to zadanie, plus 1, jeżeli coś jest y, nierozumiałego, Coś mam powtórzyć, coś jeszcze raz powiedzieć to, zadaję Ci pytanie, no lub minus 1, jeżeli nie rozumiecie, 0 jeżeli średnio, Samuel plus 1, Miki plus 1, Persji plus 1, Dawid plus 1. Tranek rozumie, Olek plus 1. Mikos plus 1. No, myślę, że jest rozumiałe. Oczywiście, jeżeli są jakieś pytania, to nadal można zadawać. No cóż, myślę, że takie zdanie. No, byłoby całkiem fajne zdanie, jakby się pojawiło na, na finale. No, oczywiście nie pojawi się, bo już się jakieś pojawiło. Podobnie jak piramida. Ale, no, zobaczcie, że jest w miarę proste rozwiązanie, brutalne. No i wymaga właściwie pomysłu. Zresztą, zobaczcie, bo tak podsumowując te dwa zadania, to. Oba te zadania, pomimo, że były z trzeciego etapu, tak powiem, że były z trzeciego etapu, to one wymagały nic więcej jak pomysłu. No piramidę liczbową można było zrobić jakimiś tam algorytmami, być może kolejka monotoniczna, ale te zadania tak naprawdę czego wymagały? No i tutaj już tak trochę wybiegając w przód, na zajęcia za tydzień, tak, no to też powiemy sobie być może jak, jak do, do rozwiązywania zadań podchodzić, ale co my zrobiliśmy dzisiaj? W piramidzie liczbowej my napisaliśmy sobie przykłady, tak? Napisaliśmy sobie, sobie wiele przykładów. No może nie wiele, ale kiedy ja rozwiązywałem to zadanie, to na kartce napisałem sobie wiele przykładów. No i pierwszym moim pomysłem właśnie było to, tu już nie ma tego, ale że te liczby układają się w takie prostokąty. No i ja właśnie sobie uznałem, że wiem jak te prostokąty obliczyć, ich rozmiar. No skoro znam rozmiar prostokąta, znam jakich, z jakich liczb się składa, to znam też sumę, no i tak dla każdego prostokąta. Mówiłem to w czasie liniowo-logarytmicznym, ale też z kolejką monotoniczną, dałoby się w czasie liniowym, trzeba by tam przejść od lewej do prawej, od prawej do lewej. Tak, no i właściwie kluczową obserwacją było, no może nie kluczową, ale no mi na przykład pomogło, myślę tym zdaniem, jeżeli obróciłem tę piramidę o 45 stopni, tak, i potem po prostu miałem Takimi wierszami szedłem, no i zobaczyłem, że te wiersze no, jakoś łatwo obliczać z poprzedniego wiersza. No i tylko te, te liczby właśnie jakby zjadają te mniejsze. No i okazało się, że rzeczywiście tak jest. No i złożoność. To jest taki znany fakt, że jeżeli wrzucamy na kolejkę czy na stos i zdejmujemy z kolejki, no to złożoność jest amortyzowana, liniowa, no bo tyle razy, ile wrzucimy, tyle zdejmiemy. To jest taki ważny fakt, myślę, że przed finałem. Kto wie, nie znam zdań, ale być może się przyda. A jeżeli nie, na tym finale to być może za rok, za dwa, za trzy. Kiedyś na pewno się to przyda. No i save, to właściwie, no być może właśnie taki Excel by pomógł. Ja nie pamiętam, czy na, czy na trzecim etapie macie do, do, dostęp do jakiegoś tam LibreOffice'a. Jeżeli macie, jeżeli lubicie to czemu nie? Ważna jest, żeby metoda pasowała Wam, tak, żebyście Wy czuli się komfortowo, myśląc nad zadaniem, ale już więcej takich, powiedzmy, że technicznych informacji na to, jak myśleć nad zadaniami, czy jak sobie rozplanować czas, czy, 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 czy jakieś tego typu pytania, to będzie to będzie to będzie, za tydzień. No i zobaczmy sobie jeszcze na naszą prezentację, czyli... czyli Plan zajęć, teraz konkurs, konkurs a może jeszcze zanim konkurs to Challenge, Save Piramida to są z dzisiaj, Save trochę prostsze, piramida troszeczkę trudniejsza, chociaż kod właściwie, prawie, prawie taki sam. Oddywizor, zdanie z Cold w miarę proste. Ciasta oraz plakatowanie, ciasta to jest zdanie bodajże z 10, z trzeciego etapu 10 Ojga, albo 11, już nie pamiętam. Oraz zdanie plakatowanie to jest pierwszy etap. No, i tutaj, powiedzmy się, pomyliłem, 18 Olimpiady Informatycznej. Też fajne zdanie. No, dzisiaj w challengeu sporo trudnych zadań, ale dlatego za tydzień, podczas, właśnie, naszego spotkania, no, plan jest taki, żeby również pomiędzy Kahutami przynajmniej pomysł powiedzieć na zadanie. Na zdanie z challengeów. Także. No, także, także, także również serdecznie zapraszam. No i co, challenge, tak, czyli nasze nagrody, harmonogram zajęć, quiz zerowy, czyli pierwszy, tak, pomysł na zadania. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, czyli Piotrek. Piotrze, gratulacje, proszę o maila. Naraz w tytule Quiz 0, data i nagroda Paysafecard Card Allegro Google Play. No, i idziemy do quizu numer 1, czyli pomysł na, na zamiast challenge'u. Zobaczmy wszystkie odpowiedzi: 1, 2, 3. Zapomijam: 4, 5, 6, 7. 7 odpowiedzi znowu i czwarte, czyli. 1, 2, 3 i Daria 4. Także gratulacje, proszę o mail adres Olimpiada Małpao .ok Korkpl, które quiz pierwszy, data i nagroda Paysafe Card, Allegro, Google Play. To są możliwe nagrody do wyboru. No i gratulacje, wymyślenia zadania Wasia and String. Quiz numer 2, czyli zrób zadanie z zajęć spakuj plecach, dokładnie tak.

Czyli Piotrek, Piotrze, gratulacje. Proszę o mail na naszą Olimpiadę. Małpokiork.pl w tyle Quiz numer 2 Tak dobrze pamiętam jeszcze raz, chyba zaś wylosowany. Data, także znasz i nagroda. Ok, no i ostatni quiz, czyli jak powstała piramida? No i suma takiej piramidy. Za ta piramida widzimy, że żeby otrzymać jakąś liczbę w wierszu. No to bierzemy większy element z tych, w tym przypadku powyżej, no i tak bierzemy całą piramidę. No i suma, suma tych liczb, no jaka będzie suma tych liczb? No spróbujmy sobie, pomóżmy sobie kalkulatorem. 2 plus ósemek mamy 8. 8 razy 8 plus 3 piątki plus jedna jedynka, plus dwie czwórki plus raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dziewiątek sto czterdzieści cztery Taka była suma liczb w tym, w tej piramidzie jeden, dwa trzy, cztery 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14, 14 osób i numer 2, znowu 2, czyli 1, 2, Jacek, Jacek Stankiewicz, gratulacje, proszę o mail na rozolimpiadam.pl w tytule quiz trzeci, data i nagroda. Tak, zobacz, że selekcja naturalna, tak? czyli, ym, czyli, czyli to, co właściwie mieliśmy na zajęciach, czyli że ta, ta większa liczba zjada mniejszą. Dokładnie tak, dokładnie to chodziło w tym zadaniu. Super. Czy są quizy? I jeszcze tradycyjnie dwie osoby z, z rankingu. Mamy 16 osób, 10 oraz 11. Czyli. Miki Sali oraz Karolina P. Gratulacje. Proszę Was obu o maila nr. Olimpiadamokior.pl w tulle challenge. Yy, no, challenge, data i nagroda. Czyli jeszcze raz, miejsce 10. Miki Sali, 11. 11 Karolina P. No ale niezależnie, gratulacje wszystkim. No, przed finałem yy, warto, warto robić. Tak. I tu jeszcze było pytanie, co oznacza punkt ósmy w zasadach organizacji zawodów? No zobaczmy. Swoją drogą, jeżeli ktoś pisze finał, warto się zapoznać. No żebyście wiedzieli, jak, te, jak to wygląda. No, myślę, że najważniejsze 4 godziny i mówisz o punkcie ósmym, tak? Punkt ósmy. Yy, tu, tak, 108, ok, 108. uczestnicy będą mogli poznać wynik punktowy swoich zgłoszeń, czyli to oznacza, że yy, czyli to oznacza, że yy, jeżeli wyślecie zadanie, no to dostaniecie wynik punktowy jaki uzyskaliście na testach ale domyślam się, że yy, że nie będziecie wiedzieli nie będziecie znali pełnego raportu, czy nie będziecie widzieli, czy błąd macie, nie wiem, na teście nie wiem, dziesiątym, setnym, 20, czy yy, macie, nie wiem, runtime error, czy błąd, nie wiem, pamięci, czy, czy, czy przekroczenie limitu czasu, yy, tylko wynik punktowy. Ja bym tak interpretował ten regulamin. Czy będzie folder rozw na OJOCie? Nie wiem, nie wiem. To trzeba by się. Aha, tak. Tutaj nie będę miał, ale. I to są zasady. No trzeba by poczytać. Być może gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj będzie napisane. No na oju był. Na oju był. A jeżeli pokazywali przy tłumaczeniu, to prawdopodobnie, prawdopodobnie będzie. Ok. Tutaj mam jeszcze do was dwa pytania, czyli jak oceniacie trudność zadania piramida liczbowa w skali od 1 do 10. Od 1 do 10. No i czy wam się podobało, czy wam się nie podobało, pomysł był fajny, nudny, znany, ciekawy, nieciekawy, dajcie znać. Miki 8 na 10, Piotrek 7 na 10, Miki 8 na 10 Wojtek 8,5 dla Miki pomysł był fajny, ale, ale ciężki Dawid 8 na 10, Kalina 7 na 10, Samuel 8 na 10, Olek Klada. 8 i 4 7 w okresie. Domyślam się, że pierwsza liczba dotyczy znania piramida, a druga zdania safe. No chyba że się mylę. No tak, zgadzam się, że pomysł był trudny. Nie znam danych ile osób to, to, to zdanie rozwiązało, ale. No, przynajmniej o tyle fajne zdanie, że jest wiele wiele rozwiązań. Persji 5 na 10, średnio trudne, myślę, żebym po niedłuższym czasie wymyślił, fajne zdanie, no ja też, też uważam, że fajne zdanie, no i drugie pytanie do, do Was, jak oceniacie trudność zdania safe, czyli tego drugiego, znowu od 1 do 10, czy pomysł fajny, czy, czy, czy nie fajny, prosty, trudny, ciężki, nieciekawy, ciekawy, dajcie znać jak, jak uważacie. Piotrek, 5 na 10, no, czyli takie proste, troszkę może trudniejsze, tak? Tak, pomysł ciekawy, łatwy, ale trzeba pomyśleć chwilkę. No myślę, że jakbyście właśnie narysowali sobie taką tabelkę i jakieś przykłady poanalizowali, no to na przykład ten trzeci przykładowy, to, to myślę, że byście wpadli. Samuel 4 na 10, Miki 5 na 10, i fajny pomysł. No to się cieszę. Jeżeli ktoś ma jakieś jakieś przemyślenia, pytania, to zachęcam. Jeżeli nie, to jeszcze raz zapraszam na zajęcia za tydzień. Zajęcia za tydzień będą pod tym linkiem. Będą quizy, będzie omówienie że tam przynajmniej omówienie pomysłu na challenge. Tak, na zdania z challenge'u. Um, no, no i też trochę, być może jakieś takie najważniejsze punkty z, z zasad organizacji, żeby wszystko było jasne. Wersji banalne zdanie 1 na 10, od razu wymyśliłeś. Tak, dla Ciebie typowe podejście, że w wielu zdaniach tak grida może reprezentować. Fajne zdaniem, co no to się cieszę. No i cóż, jeżeli nie ma pytań, to już się tak 3 dwie godziny nam zeszło, to dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam serdecznie za tydzień, 12 maja, godzina jak zawsze 18, okrągłe 30 oki przed trzecim etapem. Dzięki wielkie za dzisiaj, miłego wieczoru, cześć!